Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Nie poznani twarzy twej, plotkuj, oszkaluj i opluj. Zaczynamy dzisiaj od dziennika Fakt, gdzie same faktyczne i wstrząsające tak naprawdę fakty. Materiały. Fakty. Zacznijmy od zdjęcia, bo o zdjęcie tutaj chodzi. Teraz widzicie, ty też teraz widzisz. Tutaj jest podpis zdjęcia. Kontrowersyjna sesja Muchy. Chodzi o Annę Muchę. Aktorka co róż pokazuje swoje śmiałe kadry, które bardzo dużo odsłaniają. No i widzimy tutaj nogi pani Anny. Tak z daleka to ciężko powiedzieć, co tu się dzieje. Tak, ale jak sobie przybliżymy... Ale z bliska to już można się domyśleć. Tak, że jest tutaj pupa, że jest tutaj... Są nogi. Nogi, zawijana pupa. No ogólnie pupa. Jest ciało. Tak. Jest ludzkie ciało, konkretniej, no nie wiem, no... Ludzkie. Ludzkie, powiedzmy. Nie muszę. I w jednej ręce to są okulary, zobacz. Tak, one trzyma okulary przeciwsłoneczne. Ale zobacz, z drugiej, właściwie z tej samej strony jest torebka. Torebka wisi. Jak wisi ona... na ramionku. A, bo ona jest wisi na ramionku. Rzeczywiście ramionko. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że myślałem, że ta druga ręka jakoś na skos trzyma tą torebkę. Nie, to nie jest Izabela Trajanowska. Po co ona zdjęła te okulary i co ona tam robi? Ona patrzy przez jakąś szczelinę? Przez jakąś szczelinę patrzy. Podglądasz z jakimś tym? Podglądaczem? No słuchaj, wszystko jest wyjaśnione w artykule, bo no sprawa jest poważna. No bo to są fakty. Tak. Czego to się nie robi, żeby wypromować własny spektakl? To jednak, co zrobiła Anna Mucha, 42L w nawiasie, na swoim Instagramie pokazuje, że nie zawsze cel uświęca środki. Pozowanie z wypiętą pupą na tle kościoła protestanckiego we Francji jest dość oryginalną metodą na reklamę. Oto, co o tym sądzi, zapytaliśmy księdza Janusza Koplewskiego, spowiednika celebrytów. Co? Jest ktoś taki jak spowiednik celebrytów? Nie co? On jest jakiś... Dlaczego on? No, celebrity. On też jest celebrity? No chyba tak, no skoro już się wypowiada to w oni fakcie. Tylko spowiadają się... U swojego. Okay. Ale co powiedział? No właśnie, ciekaw jestem, co powiedział na temat kościoła we Francji i zwyczajów tam. Tak. To niesmaczne. Kościoła nie powinno się wykorzystywać do zdobywania popularności w mediach społecznościowych. To jest dla mnie smutne, że wykorzystuje się obiekt sakralny, niezależnie od tego, jaka to jest świątynia. Elementalna kultura osobista wymaga tego... Elementalna? Elementalna. By ubierać się i zachowywać stosownie w świątyni i jej pobliżu. O. By nie urazić uczuć religijnych innych ludzi. I tak jest w każdej kulturze, mówi ksiądz Koplewski, dodając, że nie ocenia tu samej Anny Muchy, ale jej czyn. No, czyli idzie do piekła. Idzie do piekła. Mucha no, wściekła. No dobra, no w sensie ja trochę... no nie powiem, że jakoś, nie wiem, specjalnie się z tym zgadzam, ale po prostu rozumiem to. No ale już nawet koło kościoła nie wolno przechodzić w wyzywających strojach. No tak, trzeba się przebrać albo po prostu zmienić trasę. Ja chciałbym, żeby ksiądz Koplewski podał nam jakiś zakres, ile kilometrów dookoła kościoła obowiązuje. No ale ty przede wszystkim powinieneś chyba wiedzieć o tym i jakby zachowywać się w takich miejscach, bo już jesteś... osobą skazaną. Już jesteś osobą taką, bym powiedział, na liście tych takich nieodpowiednio ubranych. Zboczonych bab. Po prostu powiedzmy sobie wprost. Jest to udokumentowane. W naszym wideo, tak. To było chyba kilku lat. Przed kilku lat do Barcelony to było chyba wycieczka, tak, prawda? To tutaj możecie zobaczyć. Ty jesteś taką muchą po prostu chyba. Ja i Anna Mucha to jedność. Jest taką końską muchą. Te końskie muchy są straszne. Wiesz, jak one gryzą? Wiem. Kinga Rusin. Już lubię ten temat. Well, Kinga Russian. Well, asystentka Adele. Wiele twarzy, jedna kobieta. Tysiące twarzy, setki miraży, mój drogi. Dokładnie tak. Tysiące twarzy, setki miraży. Niegdyś, wiesz, reporterka prowadząca śniadaniówkę. Teraz jakby zmieniło się już. Zmieniły się czasy, zmieniło się wszystko. Zmieniła się Kinga. Kinga bywa w Polsce sporadycznie, jak donosi Pudelek, ponieważ no ona teraz oddała się rozwijaniu swojej marki kosmetycznej. Patent Rap. Oraz, wiesz, no pasji podróżniczej po prostu. Jeżeli obserwujecie ją na Instagramie, my niestety nie możemy, ponieważ nas zablokowała. Ale w naszej książce, pierwszy link w opisie zachęcamy do kupienia, mamy specjalny poradnik dla Kingi, który sam osobiście rysowałem.
Tak, więc Kinga, zamawiaj książkę, już jest przed sprzedaży, więc możesz ją kupić, we wrześniu dotrze. Słuchajcie, 51-latka dopiero co eksplorowała Afrykę, gdzie zapuszczała się w ugandyjskie lasy i obserwowała życie dzikich zwierząt w Zambii. A już poleciała odkrywać kolejne zakątki ziemi. No jak myślisz, gdzie tym razem poleciała? No, skoro była w Afryce, to może teraz jakaś Grenlandia. Blisko, ale daleko. Ponieważ udałaś się na Islandię. O, do Okuniewskiej. Tak, do Bjork. Słuchajcie, pobyt w nordyckim kraju rozpoczęła od wizyty na Flateyri, wyspie położonej w północno-zachodniej części państwa, a tam zafundowała sobie lodowatą kąpiel. Jezu Maria. Słuchaj, co czytamy na jej Instagramie? No, dajesz. Morski chrzest na wyspie naszych islandzkich przyjaciół, tuż pod kołem podbiegunowym. Tradycja to tradycja. Dodam tylko, że nie znoszę zimnej wody. Bohaterka. Ta miała 5 stopni, ale robiłam wszystko, żeby nie dać tego po sobie poznać. Należę teraz oficjalnie do rodziny. Do rodziny Adam. Morsów. Nie no, myślę do rodziny Morsów. I tutaj mamy całą sesję. No i wygląda na zadowoloną. No. Jest uśmiech, radość, pozowanko. Ale z konstytucją pozowanko? Niestety nie. Niestety musiała zostawić gdzieś. A, żeby nie zamokła. Jest nawet, proszę. Dowód, że cała jest i pływa. Ludzie, tak zimno, że pływa w czapce. W czapce wełnianej pływa, tak się poświęca dla wszystkich. I po prostu ja sobie myślę... No? Czy my zasługujemy na Kinga? Nie. Ja znam odpowiedź. Odpowiedź brzmi nie. Ona tak trochę mi się kojarzy w tej sytuacji z panią Wersow. Mhm. One po prostu obie przekraczają granice. Robią to, czego nie lubią. Tak. Chyba dla nas. Nie pamiętacie, Wersow kiedyś wsiadł do autobusu. Przejazd autobusem zaliczony, to prawda nie było tak źle? Tak, i po prostu robią to, choć nie muszą, tak? Pokazują, że... Choć nie muszą. Nie muszą, nikim nie każe. Chyba. Po co one to robią właściwie? Na pewno po to, żeby nas zmotywować do bycia lepszą wersją siebie. Zimniejszą wersją siebie z pewnością, no bo jeżeli to jest, nie wiem, zachęta, nie? Żebyśmy skakali do takiej wody zimnej. No ja nie wiem, ja bym nie wskoczył do takiej wody. Pamiętam, kiedyś byliśmy w takim miejscu, gdzie była taka zimna woda. Masz na myśli Bałtyk? Nie, mam na myśli tutaj w Barcelonie takie spa, gdzie byliśmy. Opowiadaliśmy kiedyś w podcaście o tym. Tak, kochana, i tam lód był normalnie. No, był lód. I nie weszłyby. Nie, ja do kostek wszedłem i uciekłem. No ale my nie jesteśmy Kingą Russian. My jesteśmy po prostu, wiesz... My jesteśmy... Małymi w ogóle przecinkami. Ludkami takimi, wiesz. A ona jest... Kingą. Po prostu Kingą. Kinga. Brawo. Tola Szlagowska. Nie wiem, na ile wam to coś mówi, więc przypomnijmy, że jest to jedna druga duetu, jak sama nazwa wskazuje, Blok 27, który był popularny jakieś 10 lat z kawałkiem temu, myślę. I wylazł takie przeboje jak Hey Boy. Albo ulalala. Bardzo dobra. Without ya, bardzo lubiłem. To już trzy? Tak, było. Trzy kojarzysz? Trzy kojarzę, no. O, to no. Mamy prawdziwego fana na pokładzie. Oczywiście, że tak. No i pani Tola udzieliła... My zresztą o Blok 27 się wypowiadaliśmy w ostatnim AczP. Tak, w ostatnim AczP było, zapraszamy do oglądania. A ty w ogóle chyba kiedyś przeprowadzałeś wywiad z panią Tolą. W sensie tak. Nie tak kiedyś, kilka lat temu, jak ona już zaczęła karierę solową. Tak, i już się odcięła od Blok 27, przeprowadzałem z nią wywiad w kawiarni w Warszawie. Wspaniałe czasy. Co się dzieje, kotki? Co się dzieje, kotki? Pani Tola powraca, przynajmniej w wersji wywiadowczej, ponieważ udzieliła wywiadu wprost.pl i plotek.pl cytuje wprost.pl, więc my teraz cytujemy plotek.pl, który cytuje wprost.pl i jest cytowany przez w ogóle Polat. Jak chcecie, możecie cytować dalej. No i są tutaj takie doskonałe
przyznam szczerze, cytaty. Jak to zobaczyliśmy w internetach, wiedzieliśmy, że to musi trafić do prasówki. Tak. Poprawiło mi to humor, przyznam. Zaczynajmy. Mhm. Myślę, że w Polsce jest taka, przynajmniej dla mnie, ja to tak odbieram, dołująca energia i niska wibracja. I bardzo dużo ludzi kłamie i kradnie. Bycie w Polsce jest dla mnie skazywaniem się na to, żeby być do końca nieszczęśliwą i trochę sfrustrowaną. Być może gdzie indziej też będę sfrustrowana. To nie jest tak, że są miejsca idealne, ale tutaj jest wyjątkowo źle. Ja po prostu już nie mogę tu wytrzymać. W Polsce nikt mnie nie chce. To takie typowo polskie. Love it. To jest ta sytuacja. Wiesz, że źle robisz, wiesz, że popełnisz błąd i zaraz to się skończy fatalnie, ale i tak to robisz. No dobra, ale z drugiej strony wiesz, że mówisz to, co chcesz powiedzieć i to, co myślisz, chociaż być może to cię wpakuje w problemy. Tak. I wiesz o tym, że nikt by tego nie powiedział, ponieważ nie wypada i cokolwiek jest to kontrowersyjne, ale masz to po prostu w pizdzie i po prostu mówisz, co chcesz. I know, ale ja się zastanawiam, jaki jest cel tego? No mi się wydaje, że to jest dookoła promocji jej nowej płyty. Tak, tylko że ona obraża swoich potencjalnych odbiorców. Mówiąc, no nie wiem, że może... nikt jej nie chce, wszyscy kradną. No słuchaj, może jest trochę sfrustrowana tym na przykład, że wiesz, jakieś Young Leosie robią gigantyczną karierę, a ona nie. I może po prostu to jest jej taki testament bycia Dan z Polską. I może ona teraz, nie wiem, na zachód po prostu będzie robiła. No słuchaj, być może na zachód, ponieważ pani Tola ma wizję. Dobra. Moja wizja też często wyprzedza czas. To, co robiłam 10 lat temu, dziś jest dopiero rozumiane przez masy. Wizjonerka. Wizjonerka po prostu, moim... Moim drodzym zdaniem. Ale pani Tola też bezpardonowo, to jest to słowo, bezpardonowo, moi drodzy, atakuje panią Sanach. Tak, panią Sanach. Bohaterkę polską? Naszą polską bohaterkę, która święci triumfy. Atakuje ją, tutaj cytuję. No, cytuję. Wydaje mi się, że w kraju, jakim jest Polska, trzeba być artystyczną prostytutką i nie czuć obciachu reklamując kabanosy albo hamburgery z sieciówkowego baru. No a pani Sanach miała współpracę z bodajże firmą Sokołów, producentem kabanosy. Tak. Czasami się bawię w Magdę Gessler i na przykład mówię ludziom, co źle robią, albo krytykuję brzydotę w architekturze. Wyszła teraz moja płyta, nad którą pracowały wybitne osoby. Grunt to mieć dobre zdanie o sobie. No dobra, no wiesz, może ujęła to, tak bym powiedział, dosyć wulgarnie. No. No ale, no słuchajcie, no skupiamy się teraz na rynku polskim. To nie znaczy, że gdzieś indziej tak nie jest, ale no nie wiem, jakby nie siedzimy w tym jakoś tak dobrze, maksymalnie. No ale, no tak jest, no, że po prostu wszyscy, albo nie wszyscy, albo większość reklamują jakieś byle gówna, śmiecie i to wszystko. To no Gessler jest twarzą wszystkiego już, tak, o czym gadaliśmy wielokrotnie. Można by sobie powiedzieć z jednej strony, okej, jest racja, że no ma ktoś chwilę, tak, ma ten jakby teraz hype, jest na tę osobę, więc korzysta z tego, kosi hajs, no i super, i fajnie, i jakby powodzenia. Ale no, to też każdy podejmuje za siebie decyzję, czy chce, na czym chce kosić hajs i ile tego hajsu potrzebuje i ile jest w stanie poświęcić, żeby ten hajs zdobyć i no nie wiem, no jakby cóż. A nam pozostaje tylko oceniać. Albo po prostu się z tego śmiać. Tak. No i pani Tola jeszcze tutaj na zakończonko porównuje Los Angeles do Warszawy. Ale tam są ludzie on drugs chyba. On drugs, tak mówiła Jessica Mercedes. No właśnie. Ale Tola się z nią zdecydowanie nie zgadza. Tola, co ty tam? Co ty tam robisz? W Los Angeles miałam wielkie szczęście do ludzi. To, jakie osoby tam poznałam, było naprawdę działaniem kosmosu, wyższej energii, że ci ludzie się pojawili na mojej drodze. A w Polsce mam pecha do ludzi, tak jak już ci powiedziałam, bo po prostu kradną i kłamią głównie. Love it. Love it, love this bitch. No. Tola oficjalnie this bitch. Tego odcinka, tak. Drama pomiędzy Królikowskim i Opozdą trwa. I to nie byle gdzie, ponieważ w twoim imperium udzielił on wywiadu. No, w twoim imperium. Tak, wyżalił się trochę właściwie na swoją byłą...
obecną partnerkę, ale obecną żonę i obecną matkę dziecka. Tak, obecna to jest matka jego dziecka. Ale żona niedługo, nie wiem. Nie wiadomo, ciężko Słuchajcie, powiedzieć. Imperium powołuje się na Super Express, któremu Antoni opowiedział, że zamierza skierować tę sprawę na salę sądową, aby móc tam jakby wszystko robić, ale co robić? Mieć no dostęp. Właśnie. No właśnie, ponieważ tym razem właśnie Imperium opowiada, że on na przykład nie może zabierać tego swego syna na jakieś na przykład uroczystości. Ojejku. Tak, na jakieś uroczystości. To jest niemiłe. Na przykład dziadek Henio miał wczoraj 80. urodziny. Pozdrawiamy dziadka Henio oczywiście. Wszystkiego najlepszego. I na razie wygląda sytuacja tak. No. Cytuję. Gromadzę nagrania z uroczystości, jak otwarcie skweru mojego taty, czy takich urodzin dziadka. Mówię na nich do syna i wierzę, że jak będzie starszy i je zobaczy, zrozumie, że tata walczył o niego, jak mógł i zawsze chciał go w swoim życiu. Mówi nam Antoni. Napisał kwadrat. No ja myślę, że ciekawy to jest sposób. Słuchajcie, ja myślę, że nie wiem, no tych nagrań dużo będzie do tego oglądania może być. To będzie cały maraton. No, już mamy skwer, już mamy urodziny. Urodziny każda osoba ma raz w roku. Chyba, że się urodziła w roku przestępczym. No to wtedy pomijamy taką osobę. No bo jest przestępcą, wiadomo. A różne osoby mają urodziny. No i on po prostu to nagrywa. No dobra, no niech nagrywa, wiesz, no jakby nigdy nie wiadomo, co się z tym wydarzy dalej, prawda? Gwiazdy poza tym lubią się nagrywać. Lubią się nagrywać, niech się nagrywają, niech się bawią jak najlepiej, mi nic do tego. Do tego natomiast ma coś do powiedzenia Ewa Minga. Jak zawsze. Jak zawsze na każdy temat. Solidarity. Wolność, świeżość, solidarność jest kobietą. Ewa Minga na premierze swojej książki tak. rozmawiała z panią Jastrzębicą, która zapytała o obecność Joanny Opozdy na tym oto wydarzeniu, na którym właśnie wtedy były. Jest tutaj także Joanna Opozda, która wspiera panią nie od dziś i pani również wspiera ją. Jak rozpoczęła się wasza znajomość? No więc Ewa, jak to Ewa, powiedziała co myśli, a powiedziała to. Antek w mojej ocenie miał prawo się zakochać, Antek miał prawo nie chcieć Joasi, Antek miał prawo do wszystkiego, natomiast nie wolno mu było tego zrobić w taki sposób, będąc osobą publiczną i popularną, żeby złapali go paparazzi. Troszeczkę trzeba było zawiązać swoją chuć na supełek w czasie, w którym matka jego dziecka chodziła w ciąży, rodziła to dziecko, wstrzymać się jak normalny dorosły człowiek. No i znowu wracamy do tej chuci? Chuci. Mam wrażenie, że przerabialiśmy to już wcześniej z Anną Tarotą. I to słowo tam też królowało, ta chuci. Tak. To jest ta huta w Krakowie? Tak, to właśnie o nią chodzi, huta w Krakowie, pozdrawiamy. Co tam się dzieje? No co ja mogę ci powiedzieć? Ja po prostu lubię Ewcię. Ewcia po prostu... Mówi jak jest, mówi co myśli. Ja myślę, że ona mogłaby usiąść i one mogłyby porozmawiać z ona stolą. Mogłyby tak sobie usiąść i pogadać o życiu po prostu. Tak. Ja bym chętnie zobaczył ten wywiad. Nie wiem, która by z którą przeprowadzała wywiad. Chyba by sobie po prostu mówiły tak w powietrze. Ale myślę, że dużo byśmy się dowiedzieli, nie? Tak. Ja myślę, że Ewa Minga jest, wiesz, iconic postacią. Zdecydowanie. I bardzo się cieszę, że ona żywo komentuje wszystkie dramy w polskim showbiznesie. Jak najbardziej. Ja to wspieram, ja to doceniam i ja proszę o więcej. Rafał Maślak. Nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie taką postać. Lubicie Maślaki? Były mister, piszcie w komentarzach, były mister Polski. Uj, to który... tak, już jakiś czas temu to było, jeszcze pogubiłem w tych misterach. Tak, ja też, ale był misterem Polski. Są na to dowody. Są na to dowody i później robił karierę w postaci pana celebryty. I ta kariera gdzieś tam mu się toczy i pan Rafał na przykład... Influencera, to się teraz mówi. I pan Rafał na przykład robi takie zabawne filmiki, takie wiecie, do pośmiania ja się. Ja lubię zabawne filmiki. Tak, no to obejrzymy jeden. Dobra. It is time. Thank you.
Ale śmieszny filmik, śmieszny, co nie? Bardzo zabawny filmik. Uwielbiam takie śmieszne filmiki. Uśmieliśmy się po pachy. Jezu, tak, aż się spociliśmy z tego śmiechu. Było tak. Tyle śmiechu, że nie, co nie miara. Jak fitness po prostu to działa. Tak. Rafał działa jak fitness po prostu. Mm-hmm. Stąd on jest takim misterem właśnie. No, bo taki jest zabawny. Tak. No i słuchaj, taki zabawny filmik i okazało się, że do tego też potrafią się ludzie przyczepić. Hejtery, no. 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 Co, i co, nawet do jego rodziców się przyczepią? No właśnie, właśnie. Do, rodzinę będzie ci rodzinę? Tykać? Rodzinę? Wolno rodzinę? Dobra, ale ja jestem bardzo ciekaw. No. Co mają do powiedzenia ci obcy, nieznajomi ludzie na temat jakby Rafała, jego mamy, jego taty, jego dziecka, jego maślaka? No na przykład... Nigdy, przenigdy nie powinny być użyte do wychowania dzieci. Wiem coś na ten temat, sama boleśnie doświadczyłam. Moi rodzice nigdy tego nie doświadczyli i wyrośli na cudownych ludzi. Mi została z dzieciństwa trauma. Robienie z przemocy żartów super śmieszne. Fajnie, normalizowanie bicia dzieci. Gratuluję. No, sama powiedziała, super śmieszna. No super śmieszna. No to jakby zdecyduj się, kobieta. Albo się śmiejesz, albo narzekasz. Albo narzekasz, jak zawsze. Ja nie wiem, z tymi Polakami po prostu. Nie może być dobrze, tylko kradną i kłamią, no. Pudelek postanowił skontaktować się z Rafałem Maślakiem. O mój Boże. Żeby skonfrontować go z tymi komentarzami. Tak. No. No i Rafał Maślak powiedział. Jako dziecko zdarzyło się, że dostałem pasem, kiedy naprawdę nabroiłem. Na przełomie lat 80. i 90. tego typu metody wychowawcze były na porządku dziennym, co daje się zauważyć, czytając komentarze pod moim postem. Większość osób ma podobne wspomnienia. Pas, kapeć, ścierka. Czasem służyły jako straszak na niesforne dziecko, a czasem wielu z nas nimi oberwało. I dalej. No. Dziś, jako ojciec, nie wyobrażam sobie stosować tego typu metod wychowawczych, a filmik, który opublikowałem, nie jest promocją przemocy w stosunku do dzieci czy zachęcania do straszenia dzieci pasem. Tak pamiętam własne dzieciństwo. Moje dzieci na pewno nie będą miały takich wspomnień. I chciałbym, żeby żadne dziecko nigdy nie doświadczyło agresji, strachu i bólu z rąk rodziców czy innych osób. To czym jest ten filmik? To jest po prostu śmieszny filmik wspominkowy z dzieciństwa, no, Rafała Maślaka. W sensie jestem tutaj confused w tych wyjaśnieniach i on chyba sam się tak zakręcił. Tak, bo się zakręcił. Jakby tak. Zrobił to i wszystko miało być na śmiesznie, po czym stwierdził, że jakby właściwie to sam jest ofiarą tego, więc jakby po co robić na śmiesznie? No I know, ale widocznie takie są trendy, a wiesz, trzeba się w trendy wpisywać. Tak. Wiesz, jak jest, trzeba robić śmieszne filmiki. Trzeba robić śmieszne filmiki i te sprawy itp. itd. No co ja ci poradzę, no jakby jest jak jest, no. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tej dramie. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii. Dziękujemy państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tak, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że prosóweczka się podobała. Widzimy się w następnej za tydzień. Pamiętajcie, żeby kupić naszą książkę. Pierwszy link w opisie tego wideo. www.królowedram.pl tylko bez u, tylko o, czyli www.królowedram.pl. A poza tym co? No, mamy coś jeszcze do przekazania? Jakieś kciuczki, pluczki, komcie, sromcie. I pamiętajcie, że jak dotarliście do tego i dotarłyście do tego momentu, to żeby zostawić w komentarzu komentarz o treści sarna. Sarna to jest nasze hasło, żeby inni nie będą wiedzieli, o co chodzi. Na dziś. To jest hasło na odcinek. Hasło na odcinek. A ty wcześniej to przemyślałeś? Czy teraz po prostu tak? Teraz sarna mi wpadła. Po prostu łapiesz spontanicznie. Carpe diem po prostu, łapię dzień. Chwytam dobra. Dzień. Dobra. No wy to też fajnie. Chwytajcie. Click, 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 click.